Na program zaprasza Gumi Express. Z Gumi Express zajedziesz daleko i bezpiecznie. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak. Witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie, jak dobrze dobrać części zamienne, jak zrobić właściwy zakup. O odpowiedź na te pytania poprosiliśmy sprzedawców zaprzyjaźnionej hurtowni motoryzacyjnej. Panie Kamilu, co przeciętny Kowalski powinien wiedzieć o częściach zamiennych? Przeciętny Kowalski, bardzo ważną rzeczą jest to, żeby wiedział, że są półki wysokie, średnie i niskie towaru. I kierować się tak naprawdę własnym doświadczeniem, ewentualnie wiedzą zaczerpniętą z internetu, ewentualnie wiedzą tego, co człowiek się nauczył przez całe swoje życie. I ewentualnie, jeśli nie ma o tym pojęcia, to zapytać nas jako sprzedawców. Rozumiem, że wy macie doświadczenie, bo przecież sprzedajecie na co dzień te części. Też również na pewno zdarzają się jakieś reklamacje, także na pewno takiego producenta, gdzie tych reklamacji jest masa, na pewno nie polecicie. Znaczy tu akurat jest trudniejszy temat, bo reklamacje zdarzają się na wszelkie produkty, czy to jest wysoka półka, czy to ta średnia, czy ta właśnie niska. I w każdym przypadku zdarzy się coś, co się popsuje i niestety trzeba to zareklamować. Także tu jest trudno określić, czy nie wiem, czy to jest dobre, czy niedobre, bo tak jak mówię, wysoka półka i też się psuje. A czym kierować się przy wyborze części? Bo przecież jedna taka sama część do naszego samochodu potrafi kosztować, nie wiem, przykładowo klocki hamulcowe, może kosztować 60 zł, ale mogą też być za 260. Czy takie rzeczy można naocznie poznać, że coś jest dobrej jakości? Naocznie to tak może trudno powiedzieć, bo bardziej tu liczy się doświadczenie towaru, tak? Producenta, bo my akurat jako sprzedawcy to mamy możliwość przetestowania. Jeśli coś się sprzedaje z tej średniej półki, ewentualnie z tej niższej, przetestować nawet i w swoim aucie i stwierdzić, czy można to polecić dla klienta, czy nie polecić. No, to bardzo często to sprawdzamy. Ale czy trzymając w ręku na przykład dwie części, możemy to stwierdzić? Może jakiś przykład pan ma? Można stwierdzić, można sprawdzić, jak wygląda część droższa, część tańsza i akurat przykład mam, także mogę pokazać. Proszę o pokazanie naszym widzom. Tutaj widzę przygotowane dwie pompy wody. Dwóch różnych producentów i tu na przykład jest pokazane, kto bardziej stara się o to, jak ten towar ma do nas dojechać. No tu na przykład nie mamy osłonki na wirnik, a tu jest już dana osłonka na wirnik. I wykonanie tej pompy też jest widoczne gołym okiem, gdyż nawet takie coś jak zaślepka odpowietrzająca. Tak, tu widzimy zupełnie inaczej. I zupełnie inaczej zamontowana. Tak, to ewidentnie widać, zgadza się. Wykonanie końcowe płaszczyzn jest, gdzie lepiej będzie przylegało i stykało się, gdzie trzeba użyć klejących silikonów, żeby to było bardziej szczelne. No. A ogólnie, jeśli chodzi o jakieś dodatkowe rzeczy, to jest wszystko wedle producenta, jeśli wirniki są metalowe, to metalowe są producent taki przewidział, a jeśli jest plastikowy, to niestety producent przewidział, że to ma być właśnie plastikowy. Także to tak pokrótce, no. Ewentualnie jeszcze tak w klockach hamulcowych tak samo są różnie wykonane, bo mogą być z nacięciami na wentylację na przykład klocki, a w tańszych na przykład może nie być tego przecięcia, żeby była ta wentylacja dla klocków hamulcowych. Jasne, no niby dwie takie same części, ale tak jak Państwo widzą, zupełnie inne wykonanie. Powiem tak, minęły czasy już, kiedy idąc do sklepu i poprosiliśmy o filtr powietrza do Poloneza, każdy sprzedawca wiedział, która to jest część. Dzisiaj mamy mnogość modeli, wersji.
ten sam samochód z tego samego rocznika, z tym samym silnikiem, może mieć zupełnie inny filtr powietrza. Wystarczy, że będzie mocniejszy o 10 koni, bo różne takie wersje są. Co ja jako, jak przychodzę do Was, co powinienem mieć, jaką wiedzę, żebyście właściwie, trafnie dobrali dla mnie część? Podstawą jest to, żeby właściciel samochodu wiedział, jakim samochodem jeździ tak naprawdę, i dowód rejestracyjny raczej nosi się przy sobie, a nie w samochodzie. Tak przykładowo, często jest potrzebny numer nadwozia, bo jest ciężko dobrać części, bo faktycznie producenci marek samochodowych utrudnili dla nas dobór tych części do wszelkich aut. Już to nawet nie chodzi, czy to jest standardowa marka, nie wiem, Volkswagen, a Toyota, tak? Gdzie tak naprawdę i tu jest trudno, i tu jest trudno w tej chwili dobrać. No. I podstawą to jest wiedza o swoim aucie. No jest dokładne pytanie, musi być podany dokładny rocznik, ile ten samochód ma KW i no jaka to jest, jaki to jest model, bo się zdarza, że przychodzi człowiek i nie ma zielonego pojęcia, czym jeździ. Tak jest. Przychodzi i prosi filtr do Seata i, no i szukasz dla niego filtra do Seata. A na pytanie, do jakiego Seata? Do czerwonego, tak? Tak, do czerwonego. A to już tak potoczny żart się zrobił wśród wszystkich ludzi, mechanik dzwoni i sam śmieje się, że ma Opla zielonego. Jasne. Czyli podstawą można powiedzieć numer VIN. Po numerze VIN jesteście w stanie dokładnie wytypować daną część. Nie do wszystkich aut, ale do większości to jak najbardziej. Jeśli jest utrudnienie, to staramy się prosić o pomoc z serwisów, dzwonimy i orientujemy się, czy jest opcja zakupienia części w zamienniku, bo można tak nazwać zamiennikiem, albo ewentualnie, jeśli nie, no to musimy wtedy, albo klient zamawia sam z serwisu, albo to my robimy i ułatwiamy komuś życie. No. Szanowni Państwo, numer VIN oczywiście znajdziecie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, tak samo jak i to, co kolega Kamil wspominał, moc silnika KW, dlatego jak wcześniej wspominałem, ten sam rocznik, ten sam silnik, a dwie różne moce silnika i to na pewno są różnice w częściach, przynajmniej do silnika. Mam nadzieję, że ta wypowiedź ułatwiła Państwu zakupy w przyszłości. Ja dziękuję za wypowiedź. Dziękuję również. A na koniec magazynu przedstawiamy dwa filmy znalezione w internecie. Na pierwszym z nich zobaczymy, jak można perfekcyjnie zaparkować samochód. Bump them back a little bit, you know, make some room. Oh. Just like that. She just manhandled that. She just pushed that one out of the way. Every single panel on the car is destroyed as well. Yeah. She pushed the spider. Are you ready? Ready for the round of applause? A na drugim widać, że kierowca podczas kursu na placu manewrowym, śmiem twierdzić, że kurs chyba korespondencyjnie robił. Zapraszam do obejrzenia materiału. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Czekam na Państwa podpowiedzi, tematy. Zapraszam do obejrzenia naszego magazynu już za tydzień. Do widzenia.